Cześć, dzisiaj na przykładzie trzech stylizacji pokażę Wam moje sposoby na Black Total Look. Jak sprawić, żeby taka stylizacja nie wiała nudą, była jednocześnie wygodna i ciekawa modowo? Zapraszam do oglądania. A jeśli jesteście ciekawi co u mnie, co dalej z kanałem na YouTube, zostańcie do końca filmu. Tak naprawdę przy budowaniu total looków, szczególnie tych w ciemnych kolorach, najważniejsze są dwie kwestie. Kroje ubrań oraz struktura materiału. Jeśli dopilnujecie tego, żeby te dwa warunki były odpowiednio spełnione, to macie zagwarantowaną fajną, modową, ciekawą stylówę, co wcale nie oznacza rezygnowania z wygody. Przykład numer jeden to stylizacja dosyć elegancka, która nada się swobodnie do biura. Mamy ołówkową spódnicę, czarną koszulę na guziki, botki na niskim obcasie, większą torbę i złote dodatki. I zwróćmy teraz uwagę na to, o czym powiedziałam przed chwilą. Spódnica jest z takiego połyskującego materiału i ma bardzo fajną taką strukturę a la łuska. Natomiast krój koszuli robi nam robotę, bo nie jest to zwykła biurowa, klasyczna, taliowana koszula, tylko jest to koszula nonszalancka, szersza, oversize'owa, z bardzo ciekawym wywinięciem tutaj u dołu, z takim jakby supełkiem zawiązanym. Do tego proponuję botki na niezbyt wysokim obcasie, wygoda musi być. Moje akurat są dosyć mocno pojechane, futurystyczne, a Wy oczywiście wybierzcie takie, jakie lubicie. Torebka, która jest ze mną już od 2-3 lat, jest to torebka z Zary i znów zwróćcie uwagę na jej strukturę. I dopełnieniem będzie tutaj oczywiście biżuteria, kolczyki, naszyjnik, pierścionki oraz zegarek. W stylizacji numer 2 przełamałam odrobinę ten Black Total Look wężową torebką, ale zobaczcie, że równie dobrze czarna torebka spełniłaby tutaj swoją funkcję. I tak mamy sweter z golfem o krótszym kroju, o fajnym, ciekawym, dosyć wyrazistym splocie i moje letnie shorty, pod które założyłam rajstopy w groszki, żeby znów coś się działo, żeby była jakaś struktura, jakiś wzór. Shorty są zwiewne, dodają lekkości tej całej dosyć ciężkiej stylizacji, bo na nogach mamy workery, trapery, zwał jak zwał. Teraz bardzo modne są glany, czyli jeszcze cięższe buty. Ja zostaję przy moich z ubiegłego sezonu i myślę, że całość prezentuje się całkiem fajnie. I do tego jeszcze dodatki w postaci wcześniej wspomnianej wężowej torebki, złotych kolczyków i zegarka od Daniela Wellingtona. Kto z Was obserwuje mnie na Instagramie, miał już okazję zobaczyć ten model. Jest to najnowsze dziecko marki Daniel Wellington. Zegarek ten nazywa się Classic Iconic Link i według mnie jest to zdecydowanie najpiękniejszy, najbardziej elegancki model z całej ich kolekcji. Ja mam akurat ze złotą bransoletą i z czarną tarczą. Ten model zegarka sprawdzi się zarówno do stylizacji eleganckich, biurowych, biznesowych, ale będzie również świetny na wieczorowe okazje. Zbliżają się Andrzejki, święta, Sylwester. Panowie, tutaj podpowiedź dla Was. Myślę, że to będzie idealny prezent dla Waszej kobiety. I jak zawsze ode mnie i od marki Daniel Wellington macie 15% rabat na hasło Anet, który ważny jest do końca tego roku, także korzystajcie. I zestaw ostatni, czyli połączenie znów elegancji z casualem, to co ja lubię najbardziej. Mamy dość elegancką bluzkę z fajnej, ciekawej, lekko prześwitującej tkaniny. I znów spójrzcie, że dwie zasady działają, czyli mamy fajną strukturę materiału, mamy groszki, mamy prześwit, mamy zwiewność, plus mamy ciekawe kroje, troszkę napompowane rękawy. No i mam dżinsy, czyli spodnie dosyć szerokie w okolicy bioder, ze zwężającą się ku dołowi nogawką. I to jest tak naprawdę przykład jednej z niewielu stylizacji, do których ja osobiście noszę czułenka. I to nie są na dodatek takie klasyczne czułenka na szpilce, tylko one mają taki dosyć klockowaty, ciężki, duży, ale niski obcas, dzięki czemu wygoda jest zachowana. I dodatki dosyć charakterne, dosyć duże dla niektórych z Was, być może za duże i za dużo. Mnie to pasuje, ale oczywiście to jest tylko moja propozycja, mój przykład. Kolczyki takie dosyć długie, wiszące, do tego pasek z dużą, złotą, nieregularną klamrą i do tego mała, czarna torebeczka znów ze strukturą. Hej, dzisiaj nietypowo witam się z Wami pod koniec filmu, nie na początku, żeby ci, którzy mają ochotę wyłączyć, wyłączyli, a ci, którzy mają ochotę ze mną zostać i posłuchać, co to mam do powiedzenia, żeby zostali. Słuchajcie, no nie było mnie chyba ponad miesiąc, jeśli nie dwa. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, na Instastory, dokładnie wiedzą, co się działo i dlaczego mnie nie było. Pozostałych zapraszam serdecznie, bo tam na bieżąco zawsze widzicie, co się u mnie dzieje. Wracam powoli, naprawdę powoli, bo jeszcze, znaczy już wychodzimy na prostą z tą podłogą, która to nam się zdawaliła, już nie będę się wdawać w szczegóły.
w firmie. Już mamy nową podłogę, już się organizujemy od nowa, także spoko, no już jest dobrze. Ale jeszcze trochę pracy przed nami, więc tak jak mówię, wracam powoli. Wracam do Was z filmem takim dosyć tematycznym i takie też coraz częściej chciałabym dla Was nagrywać. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie ten ostatni okres, te dwa miesiące pokazały mi, że ja w kółko miele te same ubrania i w kółko w tych samych ubraniach chodzę, tylko po prostu inaczej je łączę. A jak widzicie w tej chwili bluzkę groszki, którą miałam na filmie, teraz mam ją z niebieskimi jeansami. Także dziś były czarne total looki. W kolejnym filmie będę chciała Wam pokazać białe, kremowe, beżowe, po prostu jasne zestawy, propozycje zestawów na jesień, bo takie też często noszę, a Wy często się przed nimi bronicie rękami i nogami ze względu na pogodę, ale tak naprawdę jesień mamy różną. W tej chwili mamy 20 stopni, piękne słońce, więc na takie słoneczne jesienne dni bardzo fajnie wyglądają takie jasne zestawy. I kolejny, trzeci film będzie połączeniem, czyli będzie czerń i biel. Czyli to wszystko, co w tej chwili właściwie jest w trendach, ale tak naprawdę jest to modne co sezon. Ja także mam nadzieję, że tego typu filmy Wam się przydadzą. Dajcie proszę znać, jakie jeszcze takie bardziej tematyczne właśnie filmy byście chcieli, może z mniejszą ilością stylizacji, ale takie konkretne, bo też będę na pewno chciała wykorzystywać te same rzeczy w różnych stylizacjach, bo tak też robię na co dzień, moja szafa się dosyć mocno skurczyła i w tym momencie może nie tyle, że stawiam na minimalizm, żeby mi ktoś zaraz nie zarzucił, bo minimalizm raczej nigdy nie będę, za bardzo kocham modę, w kwestii ciuchu przynajmniej, ale takie zestawy praktyczne, w których będzie można użyć jednego elementu do różnych, bardzo różnych stylizacji, także dajcie znać, jakie konkretnie może elementy garderoby by Was szczególnie interesowały. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba tyle w sumie, nie chcę się rozgadywać. Chciałam tak dwa słowa do tych, którzy nie wiedzieli, o co kaman. Nie uciekam z YouTube'a, broń Boże. Jeśli chodzi o zapisy na przeglądy szaf i na zakupy ze mną, dajcie mi jeszcze chwilę. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Tak jak Wam mówiłam już w serii filmów o byciu stylistką, która się zaczęła, a nie skończyła, bo właśnie wtedy nastąpiło zawalenie podłogi. Nie wiem, która praca będzie tą moją pierwszą. Na razie stylistkowanie jest bardzo dorywcze, a na wrzesień, październik praktycznie zawieszone zostało przez to wszystko, co się dzieje u mnie w firmie. Także wiecie, no ja nie... Jest mnie jedna, nie ma mnie trzech, więc ja muszę się zdecydować, muszę się skupić na tym, co jest ważniejsze, na tym też, co, tak jak Wam wspominałam, przynosi mi większy dochód, z czego będzie mi się łatwiej utrzymać, powiedzmy. A tak jak mówię, moją przyjemnością ogromną jest YouTube, jesteście Wy. A jeśli jeszcze mam okazję pójść z kimś na zakupy, czy pomóc komuś w przeglądzie szafy, w doborze stylizacji, to jestem w niebo wzięta. Także co, tyle. Dzięki piękne. Subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Klikajcie dzwoneczek. Nie lubię tego strasznie mówić, bo to nie jest tak, że ja Was zmuszam, ale jeśli macie ochotę, to kliknijcie sobie, bo powiadomienia na YouTubie wariują i nie zawsze przychodzą. No i Instagram. Jest mnie tam też zdecydowanie mniej niż dawniej, ale jest mnie tam zdecydowanie więcej w takich krytycznych momentach niż tu na YouTubie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie tam. Dziękuję pięknie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!